Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o typie sprawy, który do tej pory nie pojawił się jeszcze na moim kanale. Swojego czasu była to bardzo głośna historia, jednak liczę na to, że nawet jeśli już o niej słyszeliście, to dzisiaj dowiecie się czegoś nowego. Będzie to sprawa Johna Darwina i zapewniam Was, że nie jest ona tym, czym będzie wydawała się na początku. Następuje w niej ogromny, wręcz filmowy zwrot akcji. Dlatego jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej sprawy, to zapraszam Was do oglądania. John urodził się 14 sierpnia 1950 roku w mieście Hartlepool w hrabstwie Durham w Wielkiej Brytanii. Jego życie od początku było bardzo przeciętne, niczym nie wyróżniał się z tłumu i nic nie wskazywało na to, że kiedyś będzie o nim mówił cały świat. Studiował biologię i chemię na katolickim uniwersytecie dla mężczyzn De La Salle College. W tym czasie zaczął także spotykać się z kobietą o imieniu Anne, którą poślubił pod koniec 1973 roku. Po skończeniu studiów przez 18 lat był nauczycielem. Uczył nauk ścisłych oraz matematyki. Następnie postanowił zmienić karierę. Wraz z żoną przeprowadzili się i zaczął pracować jako strażnik więzienny w zakładzie Holme House znajdującym się w hrabstwie Durham w Anglii. Z żoną wiedli bardzo spokojne życie, typowe dla przedstawicieli klasy średniej. W ich domu nie przelewało się, jednak przynajmniej dla świata zewnętrznego wydawało się, że są zadowoleni ze swojej życiowej i finansowej sytuacji. Anne pracowała wtedy jako recepcjonistka w gabinecie lekarskim. Po 27 latach małżeństwa para postanowiła spróbować swoich sił na rynku nieruchomości. Plan wydawał się bardzo prosty. Będą spłacać kredyt za dom z pieniędzy, które będą dostawać z jego wynajmu. Wkrótce jednak okazało się, że to nie będzie takie proste i nie wszystko będzie szło zgodnie z planem. W grudniu 2000 roku zaciągnęli ogromne długi na zakup dwóch domów w Seaton Crewe, angielskiej wsi oddalonej od Hartlepool o niecałe 4 km. Sytuacja finansowa pary z czasem zaczęła coraz bardziej ich przytłaczać. Robili co mogli, żeby zaplanować rozwiązanie narastających problemów, ale niestety nie miał to być koniec nieszczęść w ich rodzinie. Półtora roku później, w marcu 2002 roku, wydarzyła się niespodziewana tragedia. 21 marca John wypłynął kajakiem na zatokę Tees Bay na Morzu Północnym. Jeszcze tego samego dnia jego zaginięcie zostało zgłoszone na policję po tym, jak nie pojawił się w pracy. O swoich planach wyprawy kajakowej powiedział żonie, dlatego istniało duże prawdopodobieństwo, że doznał wypadku na wodzie i priorytetem stało się rozpoczęcie akcji poszukiwawczej. W sumie trwała ona wiele godzin i wykorzystano zarówno łodzie, jak i nurków, dzięki czemu przeczesano teren 160 km². Niestety nie przyniosło to rezultatów. Wtedy pojawiły się pewne podnoszące na duchu teorie, że może mężczyzna, mimo tego, że planował wypłynąć na wodę, jednak tego nie zrobił i wkrótce się odnajdzie. Te nadzieje jednak legły w gruzach następnego dnia rano, gdy ratownicy znaleźli wiosło identyczne do tego, które należało do 52-latka. Jeszcze tego samego dnia, 22 marca, znaleziono kolejne dryfujące przedmioty. Wśród nich był także kajak i wtedy nie było już wątpliwości, że John miał wypadek. Wszystkie te elementy układały się w bardzo niepokojący obraz wydarzeń z poprzedniego dnia. Jednak osoby prowadzące akcję zauważyły, że jeden element nie pasuje do tej układanki. Morze Północne zawsze jest bardzo spokojne i tak było również i przez cały marzec. Nie zarejestrowano żadnych gwałtownych zmian w warunkach atmosferycznych i trudno było uwierzyć, że ktoś mógł mieć poważne problemy i wypadek właśnie w takich warunkach. Wszystko jednak wskazywało na to, że John miał po prostu pecha. Może miał jakieś poważne problemy techniczne ze sprzętem albo gwałtowne problemy ze zdrowiem, na przykład zawał. Kolejne dni poszukiwań nie przyniosły rezultatów. Wydawało się, jakby mężczyzna po prostu rozpłynął się w powietrzu, albo w tym przypadku w wodzie.
biorąc jednak pod uwagę, jak rozległe jest Morze Północne i jak dużo czasu minęło od tego, kiedy ostatni raz był widziany, prądy, nawet te najłagodniejsze, mogły już zabrać go wszędzie. Dlatego wkrótce akcje zostały przerwane i po kilku miesiącach oficjalnie uznano mężczyznę za zmarłego. Wypadek został dokładnie opisany w lokalnej prasie, jednak nie wzbudził dużego zainteresowania. Ann i jej dwóch dorosłych synów, Mark i Anthony, znajdowali pocieszenie w żałobie wśród rodziny i znajomych. Wydawało się, że kobieta dość szybko pozbierała się po stracie męża i w ciągu kolejnych miesięcy życie powoli wracało do normalności. Kobiecie przysługiwała także wypłata z polisy na życie Johna. W sumie otrzymała 250 tysięcy funtów. Początkowo 25 tysięcy od firmy ubezpieczeniowej UNAT Direct Insurance Management Limited, później kolejne 130 tysięcy i w ciągu kolejnych lat następne dość spore sumy. Po stracie najbliższej osoby oczywiście nie można mówić o pocieszeniu w postaci pieniędzy czy materialnych przedmiotów, ale nie da się zaprzeczyć, że ten spory zastrzyk gotówki bardzo poprawił sytuację Ann i jej rodziny. Kobieta dzięki temu spłaciła kredyt hipoteczny i mogła pozwolić sobie na znacznie bardziej komfortowe życie. W ciągu kolejnych lat coraz częściej wyjeżdżała na zagraniczne wycieczki, aż w końcu podjęła decyzję o przeprowadzce do Ameryki Centralnej, dokładnie do Panamy. Można zrozumieć, dlaczego chciała zmiany otoczenia. Z mężem przeżyła prawie 30 wspólnych lat i bez wątpienia wszystko przypominało jej ich wspólne życie. Dom, miasto, a nawet kraj. Jej synowie nie byli zadowoleni z decyzji, jednak matka wyjaśniła im, że musi zrobić to, co dla niej jest najlepsze, że ona akurat potrzebuje odpoczynku w ciepłym kraju. Przez 5 lat po stracie męża wszystko wydawało się iść zgodnie z planem, ale już wkrótce cały świat miał dowiedzieć się, że nie wszystko jest takie, jakie wydaje się na pierwszy rzut oka. 1 grudnia 2007 roku na posterunku West End Central w Londynie pojawił się John Darwin we własnej osobie. Mężczyzna, który od lat był uznany za zmarłego, od tak wszedł na posterunek, żeby porozmawiać z funkcjonariuszami. Podczas przesłuchania wyjawił, jak się nazywa i opowiedział, co stało się 5 lat wcześniej w marcowy poranek na morzu. Jego zdaniem uległ wypadkowi, tak jak podejrzewano, ale skutki nie były aż tak tragiczne. Mimo tego doznał poważnego urazu głowy, który spowodował u niego kilkuletnią amnezję. Gdy tylko zaczął odzyskiwać skrawki pamięci, zgłosił się na policję z prośbą o pomoc w powrocie do rodziny. Wieści o cudownym odnalezieniu mężczyzny obiegły miasto. Ann wydawała się w niebo wzięta, a Mark i Anthony nie mogli uwierzyć w swoje szczęście. Przez ponad 5 lat wierzyli, że już nigdy nie zobaczą ojca. Przez krótki czas wszyscy mogli cieszyć się pozytywną wiadomością w mediach, jednak już wkrótce zaczęły pojawiać się coraz większe wątpliwości i nieścisłości w zeznaniach Johna. Wkrótce cały misterny, wieloletni plan miał legnąć w gruzach. Policja trafiła w internecie na zdjęcie Ann zrobione podczas wyjazdu do Panamy, ale kobieta nie była na nim sama. Stała u boku swojego męża, tego samego, którego kilka lat wcześniej opłakiwała i z którego polisy na życie wykupiła wyjazdy za granicę. Stało się więc jasne, że kobieta musiała wiedzieć, że mężczyzna żyje. Może nawet od samego początku o tym wiedziała i cała żałoba to była tylko gra. Gdy zdjęcia mężczyzny trafiły do gazet, na policję zaczęły zgłaszać się osoby, które widziały Johna w lata następujące po jego rzekomym wypadku. Były to przede wszystkim osoby z jego otoczenia, które dobrze go znały i rozpoznały na ulicy. Rozczarowujące było więc to, że nikt nie zgłosił się wcześniej z tak istotnymi informacjami. Jednak w sumie lepiej późno niż wcale. Dzięki zeznaniom można było spróbować odtworzyć, co tak naprawdę działo się z Johnem po 21 marca 2002 roku. Jeszcze tego samego dnia, gdy rozpoczęło się przeszukanie zatoki, mężczyzna wprowadził się do kawalerki znajdującej się po sąsiedzku domu, który niegdyś dzielił z żoną. To mieszkanie należało do niego i do Ann, dlatego nie musiał martwić się o kontakty z właścicielami czy opłacenie czynszu.
Nie zdarzały się także niezapowiedziane wizyty. Zawsze, gdy jednak ktoś dzwonił do drzwi, John otwierał i podawał się za robotnika imieniem Tom, który akurat prowadzi remont pod nieobecność właścicieli. Jeśli wcześniej nie słyszeliście o tej sprawie, to pewnie teraz zastanawiacie się, czy Anne była wtajemniczona w plan swojego męża. Takie samo pytanie zadawała sobie także policja. I wkrótce miało okazać się, że kobieta nie tylko o wszystkim wiedziała od samego początku, ale także cały czas mu pomagała. Wiedziała, gdzie mieszka i dostarczała tam jedzenie, ubrania czy potrzebne sprzęty. Z czasem John stał się coraz bardziej pewny siebie i nieuchwytny. Widział, jak bardzo udało mu się oszukać policję, bliskich i znajomych. Zapuścił więc brodę i w peruce coraz częściej wychodził z mieszkania. Posługiwał się fałszywym nazwiskiem John Jones i nawet pod tym pseudonimem wypożyczał książki z lokalnej biblioteki. Wiedział, że to nie może jednak trwać wiecznie. Nie chciał całe życie się ukrywać, dlatego postanowił wyjechać za granicę. I tutaj właśnie pojawia się fragment tej sprawy, który zdaniem wielu osób jest jeszcze bardziej niemoralny niż samo sfingowanie wypadku. Żeby wyrobić nowe dokumenty, mężczyzna potrzebował prawdziwej tożsamości. Skorzystał więc z danych dziecka z Sunderland, które zmarło w 1950 roku, choć adres już podał swój prawdziwy. W 2003 roku John był o krok od zdemaskowania. Jeden z jego dalekich znajomych, Lee Vandrop, który wynajmował mieszkanie w tym samym budynku, w którym znajdowała się kawalerka należąca do państwa Darwin, rozpoznał Johna na ulicy. Podszedł do niego i zapytał, czy ty przypadkiem nie miałeś nieżyć? John wyglądał na zdenerwowanego i zaskoczonego tym pytaniem. Poprosił tylko Lee, żeby nikomu nie mówił o tym, co wie, i o dziwo to poskutkowało. Fakt, że John Darwin żyje, pozostał tajemnicą na kolejne kilka lat. Podczas przesłuchania Vandrop powiedział, że po prostu nie chciał mieszać się w nie swoje sprawy i dlatego nikomu nie powiedział. John stał się tak bardzo pewny siebie, że jeszcze w tym samym roku wprowadził się z powrotem do domu ze swoją żoną i zaczął planować zagraniczną wyprawę. W tym czasie wyjeżdżał także wielokrotnie na lokalne wycieczki i zawierał nowe znajomości. Na przykład w 2005 roku zaprzyjaźnił się z wędkarzem z Cornwalli. Pomógł mu w tym fakt, że mężczyzna całkowicie nie kojarzył go z gazet. To zaginięcie z 2002 roku nigdy nie było specjalnie głośne. Podczas tych wyjazdów John zachowywał się bardzo swobodnie, bardziej uważał tylko, gdy wracał do rodzinnego miasta. Tam większość dni spędzał przed komputerem. I to właśnie tak poznał kobietę ze Stanów Zjednoczonych, z którą rozpoczął internetowy romans. Po kilku miesiącach rozmów na czatach mężczyzna poleciał nawet na spotkanie z kochanką. Po powrocie do kraju, cały czas posługując się fałszywym nazwiskiem, negocjował zakup łodzi za 45 tysięcy funtów, aż w końcu wraz z Anne zaczęli rozważać wyjazd do Panamy na dłużej. Po raz pierwszy polecieli tam 14 lipca 2006 roku i to właśnie wtedy powstało to słynne zdjęcie, które ostatecznie miało zaprzepaścić cały misterny plan, żeby wyłudzenie pieniędzy uszło im na sucho. W marcu 2007 roku Darwinowie założyli wspólną firmę Jaguar Properties, działającą w Panamie, zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami. W tym czasie sprzedali także swoją kawalerkę w Anglii, w której niegdyś ukrywał się John, i zakupili dwupokojowe mieszkanie w El Dorado, dzielnicy Panamy, czyli stolicy państwa Panama. John i Anne zaczęli planować na stałe przeprowadzić się do Ameryki, dlatego pozostawała jeszcze sprzedaż ich głównego domu w Wielkiej Brytanii. To zostało sfinalizowane w październiku 2007 roku i za te pieniądze kupili piękną tropikalną posiadłość w Escobar, niedaleko kanału panamskiego. Kosztowała ona 200 tysięcy funtów. Mieli też bardzo ambitne plany na przyszłość. Chcieli m.in. wybudować i prowadzić hotel. Do tego czasu wszystko szło zgodnie z planem, tylko z kilkoma drobnymi potknięciami. John i Anne mieli w perspektywie długie lata spędzone z dala od ojczyzny i bez strachu przed zdemaskowaniem. Tak było do czasu, aż pod koniec 2007 roku zmieniły się przepisy dotyczące wiz w Panamie.
Osoby mające tak zwane wizy inwestorskie, czyli takie, jakimi posługiwali się Darwinowie, musiały przejść dodatkowy proces weryfikacji tożsamości. Miał on być prowadzony przez brytyjską policję. John ze swoim fałszywym nazwiskiem wiedział, że nie ma szans pomyślnie przejść tego procesu, dlatego musiał obmyślić jakiś plan B. Po długich dywagacjach wpadł na pomysł, który ostatecznie zrealizował, czyli że wróci do ojczyzny i zgłosi się na posterunek, twierdząc, że miał amnezję przez ostatnie 5 lat. Niestety bardzo się przeliczył. Nie wziął pod uwagę, że w internecie absolutnie nic nie ginie, a odnalezienia zaginionych osób po wielu latach zawsze są bardzo głośne i zyskują uwagę często nie tylko lokalną, ale także międzynarodową. I tu historia wraca do punktu, o którym wspomniałam już wcześniej, czyli do 1 grudnia 2007 roku, kiedy to John Darwin od tak wszedł na posterunek policji, twierdząc, że przez ostatnie 5 lat nie wiedział, kim jest. Wkrótce poinformowano o tym jego rodzinę i Ann w tym czasie była w Panamie i sprawiała pozory, że nie ma pojęcia, że jej mąż żyje. Przez telefon wydawała się zaskoczona i szczęśliwa. Jednak policja zaczęła mieć przeczucie, że w tej sprawie może być coś nie tak. Podejrzenia wzbudzało m.in. to, że kobieta sprzedała wszystkie posiadłości w Anglii i przeprowadziła się na drugi koniec świata. To oczywiście nie mogło być żadnym dowodem przeciwko niej, ponieważ ludzie różnie radzą sobie ze stratą swoich najbliższych. Ona zmieniła swoje życie o 180 stopni, ale to nie oznaczało jeszcze, że brała udział w przestępstwie. Warto jednak wspomnieć, że samo dochodzenie w sprawie Ann zaczęło się jeszcze kilka miesięcy przed odnalezieniem jej męża, choć do grudnia nie udało się znaleźć żadnych obciążających ją dowodów. Gdy w internecie odnalezione zostało zdjęcie na stronie agencji nieruchomości przedstawiające uśmiechniętych Darwinów w Panamie ponad rok wcześniej, wszystko zaczęło układać się w logiczną całość. Zdjęcie trafiło do gazet i niedługo później John i jego żona zostali aresztowani. Najbardziej pokrzywdzeni w tej sprawie byli Mark i Anthony. Przez 5 lat rodzice pozwolili im wierzyć, że stracili ojca, podczas gdy za ich plecami umawiali się na tropikalne wakacje, a synowie byli pogrążeni w żałobie. Gdy po raz pierwszy usłyszeli, że ojciec jednak się odnalazł i że zostawił ich nie z własnej woli, tylko dlatego, że stracił pamięć, byli przeszczęśliwi. Nie trwało to jednak długo. Gdy dowiedzieli się prawdy, wydali wspólne oświadczenie, że nie chcą utrzymywać kontaktu ze swoimi rodzicami. John Darwin usłyszał zarzut wyłudzenia pieniędzy z ubezpieczenia na życie oraz oszustwa przy składaniu wniosku o wydanie paszportu. Jego żona także została aresztowana, gdy tylko przybyła na brytyjskie lotnisko. Usłyszała podobne zarzuty, oszustwa i wyłudzenia 500 000 funtów. Dwa oddzielne wyroki zapadły 23 lipca 2008 roku. John został skazany na 6 lat i 3 miesiące więzienia, a Ann otrzymała jeszcze surowszy wyrok – 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Uzyskane w drodze oszustwa środki zostały skonfiskowane. W tym celu odebrano im prawa do zakupionych posiadłości w Panamie. Późniejsze odwołania od wyroków zostały oddalone, ale oboje zostali warunkowo zwolnieni przed upływem swoich wyroków. John wyszedł w styczniu 2011 roku, a Ann 2 miesiące później. Po wyjściu z więzienia John chciał odnowić relacje z żoną, ale kobieta odmówiła. Dzięki terapii, którą przeszła w więzieniu, uświadomiła sobie, jak toksyczne było jej małżeństwo, jak ogromną kontrolę miał nad nią John. Dopiero gdy przez kilka miesięcy nie miała z nim kontaktu i nie była pod jego wpływem, zrozumiała, że już nigdy nie mogą być razem. Ostatecznie to John wniósł o rozwód z winy swojej partnerki, dlatego można wnioskować, że od dawna już jej nie kochał i pozostanie w tej relacji było tylko sposobem na zachowanie kontroli. W wywiadach Ann podkreślała, że gdy się poznali, miała zaledwie 17 lat i od samego początku to John był dominującą osobą w tym związku. Była gotowa zrobić dla niego wszystko. Nie mogła wyobrazić sobie życia bez niego i robiła wszystko, o co ją prosił. Często powtarzał, że nigdy nie poradzi sobie bez niego. Poniżał ją przez 27 lat, aż w końcu sama w to uwierzyła. Wielu osobom trudno było pojąć, jak Ann mogła wybrać swojego męża zamiast swoich synów.
i na jego życzenie okłamywać swoje ukochane dzieci. Jedyne, co miało na swoje usprawiedliwienie, to to, że w 2002 roku Mark i Anthony byli już dorośli. Wyprowadzili się z domu i Ann czuła się po prostu samotna. Mąż był jedynym, z kim mogła porozmawiać i z kim spędzała swój czas. Synowie przez długi czas nie chcieli mieć z rodzicami nic wspólnego. Większy żal mieli do Ann, ponieważ, jak twierdził Anthony, ojciec dopuścił się jednego paskudnego kłamstwa uciekając, ale to matka kłamała bez przerwy przez ponad 5 lat. Mark w wywiadzie powiedział, że matka, którą szanował i kochał przez całe życie, stała się kłamliwą. Tu użył niecenzuralnego słowa i zrobiła wszystko, żeby tylko oszukać jego i brata. Sprawą żyła wtedy cała Wielka Brytania i wszystkie wywiady były publikowane w gazetach. W ten właśnie sposób docierały do Ann przebywającej w więzieniu. Kobieta przyznała, że czytanie ich było najtrudniejszym, co musiała zrobić w życiu. Powiedziała także, że media nazywały ją w różny sposób. Złodziejka, oszustka, jednak zawsze najbardziej bolało ją określenie zła matka. Codziennie modliła się, żeby synowie jej wybaczyli i chcieli mieć z nią kontakt. I te prośby spełniły się 14 sierpnia 2008 roku. Otrzymała wtedy list od Marka, w którym napisał, że chciałby ją odwiedzić. Od tego czasu te relacje polepszają się stopniowo, ale pewnie nigdy nie wrócą już do stanu sprzed 2007 roku. Obecnie Ann wiedzie spokojne i niezależne życie w mieście York w Wielkiej Brytanii. Utrzymuje kontakty z synami i znalazła pracę dla RSPCA, czyli charytatywnej organizacji działającej na terenie Anglii i Walii, zajmującej się promowaniem dobrostanu zwierząt. W 2016 roku kobieta wydała książkę, w której opisała ze swojej perspektywy wydarzenia między 2002 a 2007 rokiem. W recenzjach można zauważyć, że wiele osób twierdzi, że John najprawdopodobniej ma narcystyczne zaburzenie osobowości. Przejawia się to m.in. bardzo wysokim mniemaniem o sobie, fantazjach o sukcesie, poczuciu nieuchwytności i bezkarności oraz kompletnym braku empatii. Z mężczyzną przez te lata oczywiście również przeprowadzone zostały liczne wywiady. Powiedział on, że zdecydował się na sfingowanie swojego zaginięcia, a właściwie wypadku, żeby poprawić sytuację finansową rodziny. Rozważał wtedy odebranie sobie życia, jednak obawiał się, że jeśli to zrobi, to rodzina zostanie z niczym. W takim wypadku wypłata z ubezpieczenia nie przysługiwałaby. Tak jak już wspomniałam, mężczyzna wyszedł z więzienia w 2011 roku, ale już 2 lata później złamał warunki swojego zwolnienia warunkowego i wyjechał na Ukrainę, żeby spotkać się z Anną Avramenko, 25-latką, którą poznał na stronie matrymonialnej łączącej mężczyzn z kobietami z Europy Wschodniej. Obecnie 70-letni John mieszka na Filipinach. W 2015 roku przez internet poznał młodszą od siebie o 23 lata Mercy May, którą poślubił zaledwie 2 miesiące po tym, jak zaczęli rozmawiać online. Mieli w planach zamieszkanie w Anglii, ale przeszkodziły im przepisy wizowe. I to jest już koniec tej sprawy. Historia Johna i Ann Darwinów przez lata została przedstawiona w licznych programach dokumentalnych i stała się także inspiracją dla autorów powieści czy oper mydlanych. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Podzielcie się tym proszę w komentarzach, jak również jeśli macie propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. Na koniec zachęcam Was również do obserwowania mnie na Instagramie oraz do wsparcia mojej działalności na Patronite. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!